witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. W Norwegii brakuje leków. Aktualnie jest około 1300 pozycji, jednak liczba cały czas się zwiększa. Najczęściej brakuje leków na depresję, tabletek antykoncepcyjnych czy leków przeciwbólowych. Sytuacja zaczęła zmieniać się na gorsze w czasie pandemii, jednak atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę jedynie ten proces pogłębił. Dlatego aktualnie toczy się w Norwegii rozmowa i dyskusja, czy leki, których brakuje, powinny być produkowane na terenie kraju fiordów. Strajki w przedszkolach trwają od poniedziałku, jednak jeżeli nie uda domówić się stronie strajkującej, czyli tej, która pieniądze dostaje, z tą stroną, która pieniądze wypłaca, to do strajku dołączy kolejnych 13 placówek i wtedy strajkować będzie około 2300 pracowników. Tym razem również chodzi o pieniądze, jednak nie o wypłaty standardowe, a bardziej o emeryturę. Strona strajkująca chce, aby osoby, które pracują w przedszkolach prywatnych, miały takie same świadczenia emerytalne, jak te, które pracują w przedszkolach publicznych. W Norwegii rozgorzała dyskusja o toaletach. Czy zostawić tak, jak jest, z podziałem na płeć, czy jednak skupić się na promocji toalet neutralnych płciowo, czyli jedna toaleta dla wszystkich osób. Głosy są podzielone, bo przecież wiele z nas ma ciuchy, ubrania neutralne płciowo, zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet, więc dlaczego nie miałoby być podobnej sytuacji w przypadku toalet? Jednak z drugiej strony pojawiają się głosy, że mężczyźni to jednak dużo większe fleje i toaletę po sobie zostawiają tak, jak jutra by miało nie być, czyli krótko mówiąc brudno. Dodatkowo, na przykład w klubach, toalety dla kobiet są miejscem, gdzie taka kobieta może sobie odpocząć od czasem natrętnych mężczyzn. W przypadku ankiety przygotowanej dla NRK głosy są mniej więcej rozłożone po połowie. A jak ty myślisz? W Norwegii trwa wielki proces wymiany praw jazdy. Zarówno tych starych dokumentów, jak również w przypadku diabetyków, jeżeli od wydania dokumentu minęło ponad 5 lat, to również te osoby będą musiały wymienić swój dokument. Szczegóły znajdziecie oczywiście w naszym artykule. Zapraszam. Zakończyła się wielka norweska telewizyjna zbiórka charytatywna. Coś takiego jak nasza polska Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Udało zebrać się ponad 266 milionów koron, czyli średnio około 49 koron na głowę. Zbierali wszyscy: dzieci w przedszkolach, dzieci w szkołach, nauczyciele, przedsiębiorcy, rząd, pani Helga czy pan Bjørn. Tym razem zbierano na Lekarzy Bez Granic, którzy będą walczyli z chorobami w Afryce. Gratulacja. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia, życząc wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bezproblemowego czwartkowego poranka. Trzymajcie się, dzięki, cześć.